580 dni wojny za nami. Tak długi okres trwania wojny obronnej odciska potężne piętno na Ukraińcach. Mimo że sytuacja na froncie ewoluuje, podobnie jak sytuacja międzynarodowa, Kijów powoli pcha swoją ofensywę naprzód, czego efektem jest wyzwolenie Robotyny, Andriiwki czy Kliszciwki. Czy kolejne będzie werbowe? Przyjrzyjmy się rozwojowi sytuacji na mapie. Odcinek powstał na bazie analiz Rohan Consulting. Rohan to niezależny ośrodek analityczny, który od początku wojny wydaje raport Ukraine Conflict Monitor, prezentujący dogłębną i unikalną analizę pola walki. Dostęp do tygodniowych raportów Rohana na Substacku za jedyne $7 miesięcznie nabędziesz przez link w opisie. Kierunek obwodu charkowskiego. Rosjanie stale kontynuują ataki na osi Kupiańska. Regularnie prowadzone są także ataki artyleryjskie i rakietowe na infrastrukturę cywilną. Rosjanie zaatakowali m.in. Chlybokę, Petropawliwkę, Kupiańsk, Wowczańsk czy Charków. Stolica obwodu regularnie doświadczała ostatnio ataków rakietowych. Niemniej ogółem w ostatnim miesiącu sytuacja w obwodzie charkowskim pozostaje bez zmian. Kierunek obwodu ługańskiego. Dowódca ukraińskich sił lądowych, generał pułkownik Oleksandr Syrski, powiedział w poniedziałek 18 września, że ogólna sytuacja w sektorze wschodnim pozostaje trudna. Rosjanie ponawiają ataki w okolicy miejscowości Dworiczna, Petropawliwka, Bilochoriwka, ale bez znaczących rezultatów. Wymiana artyleryjska trwa w okolicach Synkiwki, natomiast Ukraińcy podobno osiągnęli pewne zyski w osi Swatowe. Według ukraińskiego źródła siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad Nowoselipskę, które zostało zdobyte przez Rosjan kilka tygodni temu. Rosyjskie jednostki próbowały zaatakować w kierunku Torskę, ale bezskutecznie. Inny Rosjanin twierdził, że ataki rosyjskiego lotnictwa unieruchomiły przeprawy rzeczne w Newskę i Makijiwce. Ukraińskie źródła nie potwierdziły tej informacji. Ani rosyjskie, ani ukraińskie źródła nie informowały o żadnych zmianach w rejonie Płoszczanki i Czerwonopopiwki. Nie odnotowano również żadnych zmian w pobliżu Terny i Jampoliwki. Roman Własenko, ukraiński szef administracji miasta Siewierodonieck, powiedział, że rosyjskie wojska próbują przegrupować się po kilku porażkach. Twierdził, że to przegrupowanie wiązało się z rozmieszczeniem dodatkowych rezerw z Federacji Rosyjskiej. Ogółem, mimo że obie strony pozostają aktywne w obwodzie ługańskim, ostatni miesiąc nie przyniósł żadnych znaczących zmian na tym kierunku. Kierunek obwodu donieckiego. Tego samego nie można powiedzieć o rezultacie walk w obwodzie donieckim. Ukraińcy w rzeczy samej poczynili pewne postępy w tym regionie w ostatnim miesiącu. Siły Kijowa napierały w kierunku Kliszciwki i Andriiwki, stopniowo wypychali Rosjan i konsolidowali swoje pozycje. Rosjanie starali się kontratakować i angażowali rezerwy. Niemniej finalnie 15 września została wyzwolona Kliszciwka, zaraz po tym również Andriiwka. Z topograficznego punktu widzenia kolejnym istotnym krokiem dla Ukraińców byłoby wyzwolenie Kurdymiwki. To stworzyłoby więcej możliwości dla nacierających sił ukraińskich, ponieważ dałoby im dostęp do wzniesień na północ od Chorliwki i lepsze pozycje w kierunku drogi T-0513 łączącej Chorliwkę z Bachmutem. Rosjanie stale uciekają się do kontrataków zarówno w okolicy Kliszciwki, jak i Andriiwki, ale bez potwierdzonych zdobyczy. Oprócz tego 26 września rzecznik prasowy Ukraińskiej Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych, kapitan Ilya Jewłasz, raportował, że siły ukraińskie nacierały w okolicach Iwaniwskie, Odariwki czy Zajcewe. Żadne zmiany nie nastąpiły w pobliżu miejscowości Spirne, Werchnokamiańskie, Wyimka i Iwanodariwka, gdzie ani rosyjskie, ani ukraińskie źródła nie donosiły o żadnych znaczących wydarzeniach. Sytuacja w Bachmucie pozostaje bez zmian. Rosyjskie źródła ponownie podały, że ukraińskie jednostki próbowały operować w zachodniej części miasta, ale działania te nie miały wpływu na linię walk. Według Hanny Maliar, obecnie byłej zastępczyni ministra obrony, od początku kontrofensywy Ukraina wyzwoliła 51 km2 w sektorze Bachmutu. Przesuwając się dalej na południe, nie nastąpiły żadne zmiany w pobliżu Bilej Chory oraz w zachodnich częściach Nowokalenowe, Keramik, Stepowe, Krasnochoriwki, Berdychi, Wesele i Kamianki. Według rosyjskiego źródła rosyjskie jednostki kontynuowały działania ofensywne w Marince, ale bez powodzenia. Teraz chwila przerwy dla sponsora. Geopolityka pozostaje jednym z głównych czynników kształtujących światowe rynki finansowe. Wiedzę na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej można wykorzystać, np. inwestując w akcje wybranych spółek giełdowych.
Zrobisz to w domu maklerskim XTB, który oprócz tego, że jest partnerem naszego kanału, pozostaje również moim osobistym miejscem do inwestowania. Uważasz, że technologia AI zrewolucjonizuje światową gospodarkę? A może rosnąca liczba samochodów elektrycznych na drogach przekonuje cię, że przyszłość należy do elektromobilności? Nvidia, Microsoft czy Tesla to marki, które zaliczane są do grona liderów wspomnianych trendów gospodarczych. Akcje tych, a także tysięcy innych spółek kupić możesz poprzez platformę inwestycyjną XTB. Mnogość instrumentów, ugruntowana pozycja na rynku oraz brak prowizji przy inwestowaniu w akcje i ETF-y to powody, dla których sam inwestuję w XTB. Rejestrując się do XTB przez link w opisie, wspierasz rozwój kanału. Kierunek południowo-ukraiński. Ukraińcy kontynuowali ataki na wszystkich osiach na kierunku południowym. Najistotniejsze wydarzenia zachodzą na osi Orichiv, gdzie Ukraińcy operują już za pierwszą linią obrony Rosjan i próbują dalej przebijać się w kierunku na Tokmak. Zacznijmy jednak od osi Velika Nowosilka. Na tej osi wojska rosyjskie aktywnie atakują ukraińskie twierdze i inne obiekty wojskowe. Walki pozycyjne trwają w pobliżu Urożajne i Staromajorskie, ale nie odnotowano żadnych zmian. Ukraińcy najprawdopodobniej przegrupowują się, aby wznowić ataki. Nie potwierdzono żadnych zmian w pobliżu Pryutne. Ukraińskie źródło wojskowe twierdziło w czwartek, 21 września, że Ukraińcy poprawili swoje pozycje w pobliżu osady. Ale informacje te nie zostały niezależnie zweryfikowane. Rosyjski batalion Wostok, działający na tym obszarze, twierdził, że siły rosyjskie wykorzystały przerwę w ukraińskich atakach do naprawy rosyjskiej obrony, w szczególności rosyjskich pól minowych. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatniego miesiąca na osi Velika Nowosilka zaszły bardzo niewielkie zmiany. Oś Orichiv. Więcej działo się na osi Orichiv. Zdobycie Robotyny zostało potwierdzone przez ukraiński sztab 28 sierpnia. W rezultacie Ukraińcy przełamali na tym kierunku pierwszą rosyjską linię obrony i w kolejnym kroku skierowali swoje wysiłki, by poszerzyć wyłom. Innymi słowy, celem stało się Werbowe. W ostatnim miesiącu Ukraińcy stopniowo wspychają Rosjan na tym kierunku. 23 września rosyjskie źródło doniosło, że Ukraińcy wdarli się do Werbowe, ale te informacje nie zostały potwierdzone. Obecnie sytuacja wokół miejscowości pozostaje niejasna. Ogółem po 3 miesiącach kontrofensywy Ukraińcy posunęli się około 14 km na południe od Orichiva i teraz znajdują się około 19 km od Tokmaku. Miasto znajduje się więc w zasięgu ukraińskich systemów artyleryjskich, a jego użyteczność dla Rosjan jako centrum logistycznego prawdopodobnie spadła. Niemniej Ukraińcy nadal napotkają solidne rosyjskie linie obronne, jeśli będą podążać drogą prosto w kierunku Tokmaku. Kierunek Chersoń-Krym. Chociaż w zeszłym miesiącu w obwodzie chersońskim nie doszło do żadnych znaczących zmian na linii frontu, Ukraińcy utrzymali swoją obecność na lewym brzegu Dniepru i kontynuowali ograniczone naloty na rosyjskie pozycje po południowej stronie rzeki. Opisując obecną sytuację na tym obszarze, ukraińskie źródło stwierdziło, że ukraińskie operacje są bardzo trudne. Począwszy od sierpnia, Rosjanie zintensyfikowali misje zwiadowcze z powietrza, czyniąc operowanie w pobliżu rzeki zadaniem śmiertelnie niebezpiecznym dla Ukraińców. Jednak 29 sierpnia w sieci pojawiło się wideo pokazujące podniesienie ukraińskiej flangi w Daci. Jednak znacznie ważniejsze wydarzenia miały miejsce w okupowanym Półwyspie Krymskim. 13 września ukraińskie pociski manewrujące zaatakowały bazę rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Dostępne materiały filmowe potwierdziły znaczne uszkodzenia dużego okrętu desantowego Mińsk, klasy Ropucha. Jeszcze boleśniejsza była dla Rosjan utrata okrętu podwodnego klasy Kilo, Rostów nad Donem, jednego z najnowszych w rosyjskim arsenale, który również padł ofiarą ataku. Według rosyjskich źródeł w ataku użyto 10 rakiet manewrujących Storm Shadow i 3 bezzałogowych pojazdów morskich. Rosjanie twierdzili, że przechwycili 7 rakiet i zniszczyli 3 drony. Co ciekawe, dzień przed atakiem Ukraińcy przeprowadzili operację na Morzu Czarnym, w której wyniku przejęli kontrolę nad kilkoma przybrzeżnymi platformami wiertniczymi gazu i ropy w pobliżu Krymu. Platformy te znajdowały się pod kontrolą Rosji od 2015 roku, po aneksji Półwyspu przez Moskwę. Ale to nie był koniec ukraińskich ataków na wysokowartościowe cele na Krymie. W piątek 22 września Ukraińcy przeprowadzili atak na Centrum Dowodzenia Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. Chociaż nie jest jasne, ile rakiet wystrzelono, co najmniej 2 trafiły w budynek. 2 dni wcześniej zaatakowany był również punkt dowodzenia floty czarnomorskiej w pobliżu lotniska Belbek. Jest zatem jasne, że Ukraińcy dążą do degradacji dowodzenia i kontroli floty oraz wyeliminowania jej struktury dowodzenia.
Biorąc pod uwagę, że Rosja od ponad roku jest w stanie wojny z Ukrainą, a Kijów w ostatnim czasie nasilił ataki na wartościowe cele na Krymie, nie należy oczekiwać, że budynek pełnił funkcję dowództwa floty. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że kraje NATO, głównie USA, dostarczają Ukrainie dane dotyczące namierzania i że Rosjanie powoli wyciągają wnioski z tej wojny, nie byłoby zaskakujące, gdyby w wyniku ataków faktycznie śmierć poniosły osoby o dużej wartości. Siły operacji specjalnych w komunikacie na Telegramie przekazały, że, cytat, zginęło 34 oficerów, wśród nich dowódca floty czarnomorskiej. Kolejnych 105 okupantów zostało rannych. Budynek sztabu nie nadaje się do odbudowy. Koniec cytatu. Niemniej później Rosjanie zamieszczali nagrania pokazujące dowódcę floty czarnomorskiej w przestrzeni publicznej. Choć nagrań nie można zweryfikować w 100%, najpewniej nie padł on ofiarą ataku. Reasumując, ofensywa powoli, ale posuwa się do przodu. Ukraińcy nie dokonali w ostatnim miesiącu żadnego znaczącego przełamania, w klasycznym rozumieniu tego słowa, ale skupiają się na ciągłym wywieraniu presji i wykorzystywaniu deficytów przeciwnika, gdzie to możliwe. Kijów pozostaje w ofensywie na osi Orichiv i Bachmut. To właśnie pod Orichivem Ukraińcy złamali pierwszą linię rosyjskich umocnień. Chociaż wydarzenie to nie jest punktem zwrotnym w tej wojnie, podkreśla ono ciągłe i udane próby wyparcia Rosjan z ich pozycji w południowej części kraju. Przełamanie rosyjskiej linii Surowikina na wschód od Robotyne w naturalny sposób uczyniło Werbowe kolejnym celem. Ukraińskie operacje miały zatem na celu wyrównanie linii frontu w poziomie i powiększenie wyłomu, w którym znaleźli się Ukraińcy. Ukraińskie ataki dalej są jednak wąskie. Po drugie, wyzwolenie przez Ukrainę Andriiwki i Kliszcziwki na południe od Bachmutu jest pierwszym istotnym rezultatem po wielomiesięcznej kampanii wiązania sił rosyjskich na tym kierunku. Siły ukraińskie rozpoczęły kontrataki na osi Bachmutu w połowie maja, a bitwa o Kliszcziwkę rozpoczęła się w lipcu. Od tego czasu Ukraińcy wyzwolili ponad 50 km2 na obszarach na południe od Bachmutu i oczekuje się, że będą kontynuować atak na wschód. Pomimo tych zdobyczy, ogólny obraz operacyjny wokół Bachmutu pozostaje w dużej mierze niezmieniony. Należy zauważyć, że ciągłe nękanie rosyjskiej floty czarnomorskiej przez siły Kijowa przynosi wymierne efekty dla strony wspieranej przez NATO. Do tej pory do takich misji Kijów wykorzystywał dostarczane przez Wielką Brytanię i Francję pociski manewrujące Storm Shadow i Scalp ER oraz produkowane w kraju pociski manewrujące Neptun, ale najprawdopodobniej ich zapasy pozostają bardzo ograniczone. Ukraińskie operacje mają na celu zniszczenie zdolności floty czarnomorskiej i możliwość przeprowadzania przez nią ataków rakietowych na terytorium Ukrainy z Morza Czarnego. Podobnie ataki na sieć obrony powietrznej Krymu mają sparaliżować zdolność Moskwy do ochrony Półwyspu przed atakami rakietowymi i balistycznymi. Wykorzystanie ATACMS może jeszcze bardziej zaostrzyć te problemy. Mówiąc o tym, 22 września prezydent USA Joe Biden zapowiedział Wołodymirowi Zeleńskiemu, że Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rakiety ATACMS. Będzie to jednak niewielka ilość, a termin pozostaje nieokreślony. Zwróćmy również uwagę na pojawienie się pierwszych czołgów Abrams po stronie ukraińskiej. Przypomnijmy, że Waszyngton ogłosił dostawę 31 takich maszyn. Niepokojący dla Ukrainy jest atak rakietowy z 21 września, wymierzony w ukraińską sieć energetyczną. Kiedy to wystrzelono 44 pociski, z czego 36 przechwycono, 81%. Był to pierwszy taki atak od marca 2023 roku i spowodował częściowe przerwy w dostawie prądu w obwodach rówieńskim, żytomierskim, kijowskim, dniepropietrowskim i charkowskim. Możemy zatem być świadkami początku wznowionej rosyjskiej kampanii powietrznej, mającej na celu pogorszenie dostaw energii elektrycznej na Ukrainie w miarę zbliżania się chłodniejszych miesięcy. Oczekujemy, że ukraińskie środki obrony powietrznej będą lepiej przygotowane do obrony przed takimi atakami jesienią i zimą ze względu na ciągłe dostawy pocisków ziemia-powietrze. Ogółem Kijów musi utrzymywać presję na Rosjan i przejść w kierunku na Tokmak na froncie południowym, aby nie stracić inicjatywy i ciężko wypracowanych zdobyczy terytorialnych. Potwierdza to najwyższe kierownictwo polityczne Kijowa. Wołodymyr Zeleński powiedział w czwartek 21 września, że, cytat, nie możemy zatrzymać się w zimie. I dalej, że Ukraina zrobi wszystko, aby nie zatrzymać się w trudnych dniach jesienią przy złej pogodzie i zimą. Koniec cytatu. Końca wojny nie widać, ale podobnie nie widać końca determinacji Ukraińców, by wypędzić najeźdźcę z kraju. Partnerem kanału jest dom maklerski XTB, a także KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej, oraz Team Catering, catering dietetyczny dostępny w większości polskich miast. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie naszych treści na wiele języków. Niezmiennie zachęcam również do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy.